Dzień dobry. W czwartkowym komentarzu prasowym kłaniają się Bartosz Serenda. Łukasz Janikowski. Co tam, Bartku, dzisiaj dla nas przygotowałeś? Widzę gazetę lokalną, jak tak. Co tydzień w czwartek. Tak, zacznijmy może od tego tematu, który jest na rozkładówce gazety lokalnej. Nowy pomnik w Kutnie, pomnik Bolesława Wietuszyńskiego. Tak, odsłanialiśmy twórcy, weekend. Jednego z twórców kutnowskiej legendy Miasta Róż. Pokażemy tą rozkładówkę. Kolorowe, duże zdjęcia, także na środku, na centralnym miejscu zdjęcie pomnika. Pomnika Bolesława Wietuszyńskiego. Otwarcie. Byliśmy na tym otwarciu. Bardzo ładna pogoda, która wyjątkowo dopisała. Dopisała i sprawiła, że sporo było ludzi. Podobnież w Kutnowskim Domu Kultury, gdzie były uroczystości, te takie dalsza część taneczne. Podobnież brakło miejsc dla wszystkich, ale nie wiem, bo na tej dalszej części nie byłem, byłem wyłącznie na części oficjalnej. Ja natomiast byłem w CTMiT, gdzie odbywał się wojewódzki zjazd pani o imieniu Róża. Było ich całkiem sporo, były też wykłady i prelekcje. Natomiast jeżeli mam powiedzieć, co tam zauważyłem, to zauważyłem pewne przejawy takiej kutnowskiej mody. Mianowicie od momentu, kiedy zaczęło funkcjonować to hasło promocyjne Kutno Miasto Róż, mamy w tym momencie w Kutnie, drodzy Państwo, kilka różyczek. Tak, które w tym momencie mają około roku do 5 lat i noszą to wdzięczne, wydawałoby się, że nieco zapomniane imię. Myślisz, że to jest jedno z drugim powiązane? Sądzę, że to nie przypadek, że akurat się pojawiło tam kilkoro dzieci na tym zjeździe noszących to imię i będących mieszkańcami czy mieszkankami Kutna. Tak? Nie, to nie przypadek, ale myślę, że nie przypadkiem jest to, że rodzice nadają imiona dlatego, że miasto jest Kutnem Róż? Znaczy, że Kutno jest miastem Róż? Ja powiem tak, nie, że są, ze swojego pokolenia znałem jedną dziewczynę, która miała na imię Róża. To było niespotykane. A teraz więcej, tak? A teraz jest więcej, teraz zaczyna to rosnąć. No i cóż. Ale pamiętasz, w tamtym tygodniu mówiliśmy o tym właśnie weekendowym wydarzeniu, jako wydarzenie, które będzie takim bisem w stosunku do tej kutnowskiej majówki. I faktycznie tak wyszło, bo była bardzo ładna pogoda. I ja sądzę, że uzupełnieniem takim naszym lokalnym kutnowskim tej majówki, no bo te majówki były tak świętowane, są wszędzie w tym momencie, a tu jednak mamy coś swojego, co chyba sądzę, że trafiło, nie chcę powiedzieć, że w gusta, ale jakieś tam zainteresowanie wzbudziło. Na drugi dzień odbyły się obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych i też w gazecie lokalnej jest na ten temat kilka słów na stronie 6. Trzy zdjęcia. Pogoda była różna, to znaczy kiedy ja na te obchody szedłem, to deszcz, właśnie kończył padać deszcz, to był krótki, taki szybki deszcz, natomiast kiedy doszedłem, już było słońce. Natomiast szkoda jednak, że ta pogoda nie była trwale słoneczna, tylko raz chmura, raz słońce, raz chmura, raz słońce. No, taką, ponieważ obchody odbywały się na placu. Tam było zadoszenie na scenie, ale byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby było cały czas mocne słońce. Natomiast uroczystość, nie wiem, czy można powiedzieć impreza, ale uroczystość genialna. Bardzo dużo dająca jakby ku świadomości dla wszystkich osób, które tam były. No, uważam, że po prostu trzeba w takich wydarzeniach uczestniczyć, żeby po prostu można było zobaczyć te problemy osób właśnie niepełnosprawnych, znaczy, niepełnosprawnych umysłowo. Warto po prostu im w ten sposób udzielać wsparcia, no bo ci ludzie tak są wśród nas. Na co dzień są podopiecznymi różnego rodzaju ośrodków, ale są wśród nas, działają, są obecni. Możemy ich spotkać na ulicach i sądzę, że o ich godności należałoby pamiętać nie tylko w ten majowy dzień, kiedy mają to swoje święto, ale także i na co dzień, dlatego że to są ludzie, którzy, tak powiem, no, oni może często nie chcą tej pomocy, tak? Ale jednak tej pomocy potrzebują i zawsze od kogoś w jakiś tam sposób zależni będą. W osób niepełnosprawnych umysłowo duże znaczenie ma takie wsparcie
miłości, wsparcia i ciepła, dzieciaki widać, że czegoś takiego właśnie potrzebują, oczekują właśnie czegoś takiego, że ktoś ich nie odrzuci. Bardzo dobrze powiedział prezydent Burzyński na tych obchodach, że 25-20 lat temu tego problemu nie było, znaczy on ale istniał, był. Tylko był zamieciony był, pod dywan, tak? Czyli nie mówiło się o nie nim. Było, ale był. Natomiast dzisiaj właśnie o tym się mówi. Są tego typu dni integracji. Zresztą to i też bardzo dobrze. Nie chcę powiedzieć, że symptomatyczne dla tego byłego bloku wschodniego całego, tak, że tego rodzaju osoby gdzieś tam były, powiedzmy, po różnego rodzaju, głównie po zakładach psychiatrycznych chowane, tak? Nie było ich widać na ulicach, oni znikali, po ale prostu to nie znikali jest, w pewnym to nie jest momencie. Tak, że to jest tylko i wyłącznie w bloku wschodnim, bo jakby w społeczności całego świata, w każdym kraju, w grupach bardziej zacofanych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w tak zwanym amerykańskim południu, myślę, że problem podobnie do tej pory może nawet wygląda. Też są, nie? Podejrzewam, homani. Kutn dołącza do ŁKA, ruch pociągów na tej linii, tych pociągów. Czyli Kutno Łukadź nie będzie, tu chodzi o łódzką koleję aglomeracyjną, drodzy się, państwo. Zaczyna się w czerwcu. Od 14 czerwca włączy do obsługi ta łódzka kolej aglomeracyjna nową trasę Łódź-Kaliska-Kutno. Jak czytałem w gazecie lokalnej, bilety będą kosztować 16 zł, ulgowe 11, czyli to nie jest tak tanio, tak, jak tutaj zauważyliśmy. Ale mamy w ofercie ten bilet za 280 zł miesięczny, który otwiera nam nie tylko tutaj połączenie kolejowe do Łodzi, drodzy państwo, ale możemy się dowolnie po łódzkiej aglomeracji poruszać wtedy wszystkimi środkami transportu publicznego, które kolej, do tego... tramwaj i autobus, ale nie riksza. Ale nie riksza. No, riksza na Piotrkowskiej najwyraźniej do ŁKA nie należy. Nie wiem, może trzeba jakieś tory na Piotrkowską przywrócić przy jakimś kolejnym remoncie, które sądzę, że łódzkie władze znowu wymyślą. No bo oni tam regularnie tą Piotrkowską przekopują, tak? Byłem jakieś 3 tygodnie temu, czy jakiś miesiąc temu i przechodziłem właśnie przez skrzyżowanie Plac Piłsudskiego i Piotrkowska i widziałem, jak właśnie to zdaje się, że ma być taka kaskakada samochodowa, jak ona jest zbudowana. To jest ogromna inwestycja, to jest ogromna budowla. Niesamowite, że coś takiego no, się buduje. Być może jakoś uzdrowi to łódzką sytuację na łódzkich ulicach, tak, bo sam sobie przypominam ranking, że z którego wynikało, że łódzcy kierowcy mają gorzej, tak, więcej czasu spędzają w korkach, nawet niż kierowcy z do tej pory najbardziej zakorkowanej na świecie Moskwy. Także... Moskwa jest najbardziej, tak? Nie, teraz już Łódź była Moskwa. Ale w Europie? Nie, na świecie. Najbardziej zakorkowanym miastem na świecie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Kutnie jakiś czas temu też taki pomysł się pojawił. Byłem nawet na jakimś spotkaniu, w którym o tym była mowa, żeby puścić taką właśnie drogę nadziemną, uwaga, od jakby wzdłuż rzeki Ochni, tam w okolicach Sienkiewicza i Podrzecznej. Obawiam się, że ta estakada nad rzeką byłaby szersza od samej rzeki, to może po prostu trzeba by było, jak co niektóre rzeki w Łodzi, tak, zakryć Ochnię sobie jakimś tam kanałem krytym i puścić pod nawierzchnią tak ulicy. Bzura wzgierz tak wygląda. No dobrze, to Polska, a w artykule Tam mieszkam na bankier.pl Malwina Wrotnik-Hałada rozmawia z Polką, która mieszka od 10 miesięcy, wówczas to był 2014 rok, w Chile. Chile jako najbardziej stabilny kraj Ameryki Południowej, może czytam ale początek? Nie jak w tym, w strachach na lachy, tak? W Pile było tak jak w Chile i każdy miał... Najbardziej bezpieczne i stabilne państwo Ameryki Południowej jest w gronie 10 krajów o największej wolności gospodarczej na świecie. Szczyci się pokładami miedzi i długą, aż na 6 tysięcy kilometrów linią brzegową. Zdaje się, że oni tam też bardzo jednego polskiego inżyniera hołubią, który im tam... Nie wiem, czy to jest... Wiem, o czym ty mówisz, ale nie wiem, czy to jest Chile. Ty mówisz o kolei transandyjskiej. Wiśnio... dowiem się, ale wiem o czym czytałem, nie pamiętam nazwiska. Mam jedno nazwisko, ale nie jestem pewien, czy to jest to. Dlatego nie chcę o tym mówić. Tak, w jednym z artykułów zdaje się, że w Polityce jakiś czas temu, rok czy dwa lata temu, czytałem o Chile jako najbardziej kraju, gdzie jest największa
różnica dochodów, różnica majątkowa, wynikająca z tego, że przez ileśnaście lat rządziła junta Pinocheta, doprowadziła kraj z jednej strony do sprawności gospodarczej, ale z drugiej strony do rozwarstwienia dochodów tak wielkiego, że po prostu tam są takie wielkie dysproporcje jak w średniowieczu między książętami a plebsem, a chłopcem. I proszę Państwa, co z tego, że jest wolność gospodarcza, jak ileś, jest jedno z największych bezrobocie wśród młodych osób na przykład. Zresztą nie bez kozery w tym kraju powstaje ogromny bunt oparty właśnie o środowiska studenckie, który być może w przyszłości się rozleje na całą Amerykę Południową. Na ten temat czytałem bardzo dużo reportaż. Rewolucji? Takiej rewolucji, zmiany, rewolucji takiej społecznej, studenckiej. Nie mówimy o rewolucji takiej z karabinem w ręku, tylko o pewnej rewolucji społecznej. Sądzę, że trudno mówić w tym w przypadku krajów Ameryki Łacińskiej o tym, że tam rewolucje się będą odbywać pokojowo. Do tej pory się nie za bardzo pokojowo odbywały. Więc. Tak, tak. Chile, rok 1971, jeżeli dobrze pamiętam, inny 11 września, kiedy legalnie wybrany prezydent Chile, Salvador Allende, zostaje zamordowany przez juntę Pinocheta. Ten sam Pinochet obiecywał mu jeszcze niedawno lojalność aż do śmierci, ponieważ był szefem sztabu wojsk chilijskich. Zorientował się, że ma za sobą armię, a więc wystarczyło, tak? Na portalu bankier.pl, zakładce tam mieszkam. W tym tygodniu zachęcam Państwa do przeczytania właśnie artykułu o tym, jak się mieszka w Chile, a także obejrzenia zdjęć, bo są bardzo ciekawe zdjęcia. Na przykład, jak wygląda kolejka w Chile? Nie uwierzysz, tylko zasygnalizuję, że jest to kolejka linowa, taka jak w górach się... Tak. To jest po prostu kolejka miejska, tak? Która łączy różne dzielnice miasta. Zostawmy w niepewności, dobrze. A możemy w przyszłym tygodniu ten temat zobaczymy, czy przeczytasz. W tamtym tygodniu, bo mamy tylko 2.47, 2.46, a w tamtym tygodniu nie powiedzieliśmy o jednym temacie, który jest niezwykle ciekawy. To znaczy o tym, że pamiętacie Państwo, że w Czarnobylu nastąpiła wielka awaria, znaczy najpierw awaria, później wybuch, doszło do katastrofy też ekologicznej, katastrofa w Czarnobylu. I jest pewien problem, ponieważ ta elektrownia nadal jest niepokryta do końca. Tak, w dalszym ciągu ten sarkofag się buduje i miał być gotowy, zdaje się, w 2012 roku, a skończyć go nie mogą. W każdym razie rozchodzi się o to, że ta konstrukcja po prostu pochłania potworne pieniądze, a w międzyczasie jakby nieszczęść było mało, to tam dość ostatnio był bardzo poważny pożar 400 hektarów lasu wokół Czarnobyla, tak? Prawdopodobnie samoczynnie. No. Samoczynnie. Jednak są dość duże kolejki, nie duże kolejki, może źle powiedziałem. Jest spora grupa amatorów, którzy jeżdżą do Czarnobyla. Sam się wybieram. Naprawdę? Mam w planach taką wycieczkę, żeby ale pojechać i to zobaczyć. Ale to tylko i wyłącznie z licznikiem Geigera. Tak, no wiadomo, że co ciekawe, drodzy Państwo, to taka ciekawostka, co do samej radioaktywności w Czarnobylu, to sam Czarnobyl i tutaj Prypiat, czy tej okolicy elektrowni. Często możemy na ulicach Warszawy znaleźć miejsca, gdzie napromieniowanie jest większe. Natomiast nieewakuowana jest miejscowość, która się znajduje w okolicy, nazywa się Sławutycz, a ucierpiała strasznie w wyniku promieniowania z tego tytułu, że tam po prostu po katastrofie czarnobylskiej spadł deszcz i spadło tam wszystko to, co, że tak powiem, się wypaliło, co w wyniku tej wybuchu i pożaru zostało wyemitowane do atmosfery. Nie wiedzieć czemu, nie wiem. No, w każdym razie cała ta akcja, tak, usuwanie skutków, to szacuję, że to była ostatnia wielka operacja Armii Czerwonej, bo było zaangażowane nawet 500 000 żołnierzy w szczytowym momencie. W czasie, kiedy trwała wojna. Tak, i jak oglądałem kiedyś taki dokument właśnie z ich wspomnieniami, to albo mieli tak bardzo zerową wiedzę, albo byli tak bardzo zdesperowani, żeby to usunąć, bo naprawdę często to była praca wykonywana prymitywnymi narzędziami, typu, nie wiem, jakieś łopaty. Nikt w tej OP-1, czy jakie to miał zabezpieczenie, zbyt długo nie był w stanie wytrzymać, no bo to było lato. No i ludzie, że tak powiem, no przyjęli
takie dawki promieniowania, że dla wielu się to kończyło, dla większości chorobą popromienną i śmiercią, a niestety podpisali ci panowie zobowiązania, że nigdy w życiu nikomu nie powiedzą, gdzie się napromieniowali, w związku z tym lekarzom też nie mówili, w jaki sposób weszli w kontakt z substancjami promieniotwórczymi. Tak, ja tak jeszcze ten, nie pamiętam, jak oni się nazywali, na tych żołnierzy się oni uzyskali taką nazwę, nie pamiętam, też to sprawdzę, jak na nich mówiono, ponieważ oni mieli takie zadanie, że przez 30 sekund mieli na dachu budynku tak, wejść, sekund i uciekać. Zasypać i następni wchodzą. I następni wchodzą, żeby tak, tylko tak. Ta ekspozycja wynosiła około 30 sekund. Ale mimo wszystko to było bardzo szkodliwe i oni tam szli w zasadzie na śmierć. I ja nie pamiętam, jak na nich się mówiło. Mutanci, jakoś tak, coś takie, nie pamiętam. Ale proszę Państwa, przy tej okazji, bo nie, mówi się o tym, że to była największa, najtragiczniejsza katastrofa elektrowni atomowej, ale przede wszystkim nie jedyna, to po pierwsze, drugie nie największa. Były znacznie większe katastrofy, wcześniej również i taka jedna z katastrof wystąpiła prawie 10 lat temu, 10 lat wcześniej, czyli w 79 roku w Stanach Zjednoczonych usterka układu chłodzenia i pomyłki personelu doprowadziły do częściowego stopienia rdzenia elektrowni Three Mile Island. O tym się nie mówi. Duża również była może awaria. Dlatego, że to napromieniowanie, nie wiem. Nie była tamta elektrownia trzymana tak tajnie, a tu się dopiero, że tak powiem, o katastrofie w Czarnobylu świat się dowiedział w momencie, kiedy Skandynawowie tak podnieśli alarm. To znaczy, tam też była sytuacja taka, że to był 86 rok. Mm-hmm. Wojna, zimna wojna. Tak, wojna w Afganistanie. Wojna w Afganistanie, tak. Więc dwa światy, świat zachodu, świat wschodu i oczywiście świat zachodu dążył do tego, żeby nagłośnić tę sprawę. Związek Radziecki miał gorszy PR po prostu w tym gorsze momencie. Gorszy PR. Znowu nie skończyliśmy tego wszystkiego, co chciałem. Chciałem jeszcze powiedzieć o polskim Nestle, ale niestety chyba już nie damy rady. To zostanie na za tydzień. Także w przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy redaktor Janikowski doczytał o... Sprawdzę sobie, poczytam sobie o Chile. A ja zobowiązuję się do tego, żeby sprawdzić, jak nazywali się ci żołnierze, bo mieli specyficzną nazwę. To nazwisko tego chilijskiego, polskiego inżyniera w Chile. W Chile, w Ameryce Południowej, bo teraz nie wiem, czy chodzi o Chile, czy o Paragwaj. Tak. Bo tam jednak chyba w tle chodzi o kolej transandyjską. Ale zdaje się, w Chile jest dość mocno nasz KGHM obecny, także... Wydaje mi się, że ten inżynier miał na imię Bronisław, ale i nazwisko też pamiętam, ale nie chcę Państwa mylić, w związku z tym sprawdzę, jeżeli faktycznie to jest ten, to potwierdzimy. Zostawmy, podejrzewam, że Państwo też do różnego rodzaju encyklopedii sięgną, będą to sprawdzać. Dziękujemy bardzo za uwagę, za czwartkowy komentarz prasowy. Dziękuję. Bartosz Serenda. Łukasz Janikowski. Do widzenia Państwu.